Tak, to prawda. W pierwszą rocznicę masakry w Hucie Katarzyna, tutaj na ulicy Rasławickiej 13, doszło do wielkiej eksplozji. Wybuch bomb zniszczył większość kamienicy, w której mieszkała rodzina Zygmuntów. Zygmuntowie od początku zaangażowani byli w wydarzenia rewolucji 1905 roku w Zagłębiu Dąbrowskim. Pracowali w zakładach Fitzner und Gamper. Od 1900 roku byli członkami Polskiej Partii Socjalistycznej. Kilku z nich działało w strukturach organizacji bojowej PPS. Konstruowali dla niej bomby. Kiedy 1 lutego 1905 roku rozpoczęły się strajki, Zygmuntowie przy pomocy skonstruowanej przez siebie bomby wysadzili pociąg na linii kolei warszawsko-wiedeńskiej. W ten sposób zatrzymali ruch na kolei i umożliwili strajk kolejarzy. Zygmuntowie byli też świadkami wielkiej masakry w Hucie Katarzyna 9 lutego 1905 roku. 4 dni wcześniej, 5 lutego, w Sosnowcu odbył się wielki wiec robotników Zagłębia Dąbrowskiego. Sformułowano na nim postulaty poprawy warunków pracy, 8-godzinnego dnia roboczego, ubezpieczeń rentowych, ale także i postulaty dotyczące wolności stowarzyszeń, w tym zakładania wolnych związków zawodowych oraz nauczania w szkolnictwie podstawowym w języku polskim. Zagłębiowscy fabrykanci postanowili jednak złamać strajk przy pomocy rosyjskiego wojska. 9 lutego 1905 roku spod kopalni Renarda ruszył wielki pochód górników i robotników kierujący się w stronę Huty Katarzyna, gdzie łami strajkowie podjęli pracę. Chciano przekonać ich do tego, by przyłączyli się do pozostałych robotników Zagłębia. Kiedy tłum wszedł na teren Huty Katarzyna, zobaczył przed sobą stojące w szeregu oddziały rosyjskie. Po krótkiej chwili padły pierwsze strzały. Efektem było 38 zabitych i ponad 150 rannych. Jak relacjonowali świadkowie, żołnierze kolbami dobijali tych najciężej poszkodowanych w wyniku strzałów. Rok po tych wydarzeniach, w 1906 roku, Zygmuntowie postanowili uczcić rocznicę masakry. 9 lutego 1906 roku, w pierwszą rocznicę masakry w Hucie Katarzyna, z bramy tej kamienicy wyszedł Wojciech Zygmunt. Był kapralem armii carskiej, który przebywał wówczas na przepustce i w dniu rocznicy postanowił pomścić pamięć poległych. Skonstruowana przez całą rodzinę bomba posłużyć miała do zamachu na carski oddział w centrum Sosnowca. Zygmunt wieczorem spacerował po ulicach miasta, szukając rosyjskiego patrolu, który mógłby zostać zniszczony przy użyciu przygotowanego ładunku. Nie udało się, nie spotkał nikogo. Wrócił wieczorem do domu i kiedy ściągał z pleców wojskowy szynel, ukryta w kieszeni bomba uderzyła o stół. Doszło do eksplozji, która stała się zaczynem dla wybuchu materiałów wybuchowych zgromadzonych przez rodzinę w mieszkaniu. Konsekwencją wybuchu była śmierć 5 członków rodziny. Zginęła matka Antonina, 2 młodsze siostry Wojciecha, Józefa i Władysława, zginął sam Wojciech i jego młodszy brat Jan. Tragedia, która wydarzyła się w tej kamienicy, przyniosła jeszcze ofiary w postaci 2 kolejnych braci, którzy byli ciężko ranni. Felix uciekł z ruin kamienicy i schronił się w osadzie Niemce, dzisiaj Ostrowy Górnicze. Najmłodszy Walenty, wyciągnięty z ruin przez towarzyszy z PPS, został przeniesiony do pobliskiego szpitala na Pogoni. Niestety Rosjanie dowiedzieli się o ciężko rannym Walentym. Otoczyli szpital. Członkowie organizacji bojowej PPS postanowili odbić młodego bojowca. Specjalny oddział miał wtargnąć do szpitala i porwać Walentego. Rosjanie jednak przewidzieli taką akcję i otoczyli szpital oddziałem kozaków. Bojowcy PPS postanowili odbić rannego towarzysza. Niestety plan nie powiódł się. Rosjanie przewieźli rannego Walentego do Będzina w pobliże Koszar, gdzie mógł być chroniony przez większe siły rosyjskie.
Walenty jednak uniknął kary i udało mu się dzięki pomocy współtowarzyszy zbiec. Udawał chorego umysłowo. To zadecydowało o przeniesieniu go do specjalnego szpitala w Pruszkowie, skąd kolejna akcja bojowców PPS uwolniła go i pozwoliła przerzucić do Galicji. Walenty zasłuży się potem jeszcze w walce o wolną Polskę, kiedy w 1914 roku zostanie żołnierzem Legionów. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, członkowie tej rodziny zaangażowali się w działalność konspiracyjnego Orła Białego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Niestety Walenty Zygmunt dostał się w ręce niemieckie. W 1943 roku został stracony we Wrocławiu. Zginęła także jego córka Halina, zgilotynowana w tym samym roku w Kłodzku. Rodzina Zygmuntów zapisała piękną kartę w historii Zagłębia Dąbrowskiego. Dzięki takim ludziom jak oni możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.